najbliższy wtorek poprawkowa matura. My już od 4 lat przygotowaliśmy bezpłatne miejskie korepetycje dla tych, którym się nie udało w pierwszym podejściu. Postawiliśmy na matematykę, dlatego że z matematyką są największe problemy. I w tym roku z miejskich bezpłatnych korepetycji skorzystało blisko 60 osób. I przez 2 tygodnie w tym cyklu co 2 dni przychodzili maturzyści, spotykali się z nauczycielami niemalże w taki indywidualny, konsultacyjny sposób, nadrabiali te swoje zaległości. Bala to jest tak piękne, że trudno się wyrwać z tego słońca w mury szkolne. A jednak znalazła się spora gromada młodych ludzi, którzy zrezygnowali z opalania, z relaksu i pojawili się na miejskich korepetycjach. Cieszą się one rzeczywiście, wydaje mi się, że coraz większą popularnością, większą niż w ubiegłym roku. Więcej było osób chętnych i zaangażowanych. I rzeczywiście słuchacze uczą się, korzystają, są aktywni, a to gwarantuje jakiś procent sukcesu. Mamy nadzieję, że taki sukces odniosą. Były małe grupy i te zajęcia odbywały się, jak pan prezydent powiedział, korepetycyjnie. Czyli prawie z każdym indywidualnie można było pracować. Mamy z naszych informacji blisko 780 osób, więc ta matematyka stanowi problem i to nie jest problem tylko łódzki czy problem województwa łódzkiego, tylko generalnie całego kraju. Natomiast ja jeszcze powiem jedno zdanie odnośnie wyboru przedmiotu, dlatego że jak Państwo pamiętacie, myśmy rozpoczynali ten program bezpłatnych miejskich korepetycji od języków obcych, języka polskiego i matematyki. Natomiast to doświadczenie tych 3 edycji nauczyło nas, że jednak największe zainteresowanie jest matematyką, a zdarzało się tak, że na przykład na język niemiecki nie było w ogóle chętnych. Jednak to jest inne przygotowanie, jeżeli chodzi o poprawkę z matematyki, a inne, jeżeli chodzi o takie przedmioty bardziej ogólne, humanistyczne. Więc postawiliśmy na matematykę.